Dzień dobry Państwu. Powiedziano mi, że to jest mikrofon tylko do celów rejestracyjnych, nie do celów nagłaśniania. W związku z tym chciałem się zapytać, szczególnie Państwa w ostatnim rzędzie, czy mnie słychać? Słychać, ja wiem, ja mam w ogóle tendencję do zagłośnego mówienia, także tu akurat jest to dobre. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Dmochowski-Lipski, jestem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Chciałem wszystkich Państwa przywitać na konferencji, która ma charakter typowo roboczy i jest poświęcona po pierwsze zaprezentowaniu, po drugie ewentualnej dyskusji związanej z bardzo ważnym projektem, który realizujemy, mianowicie z projektem przygotowania elektronicznych podręczników, e-podręczników do kształcenia ogólnego, który jest to projekt, jak sądzę, chyba każdy z Państwa w większym lub mniejszym stopniu coś wie, bo było i jest o nim dużo w prasie. Jest to projekt bardzo ważny dla nas, zarówno dla instytucji, która mojej i naszej, która jest odpowiedzialna za przygotowanie, jak i w ogóle dla systemu edukacyjnego, dla branży wydawniczej i tak dalej. Chciałem przywitać wszystkich Państwa. Chciałem przywitać Panią Dyrektor Alinę Wojtowicz-Pomierno z Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Miło mi Panią Dyrektor widzieć po długiej, że tak powiem, przerwie. Witam przedstawicieli naszej instytucji matki Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pani Dyrektor Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych z współpracownikami, również no to tak wewnętrznie. Witam moje zastępczynie, pani dyrektor Dorota Żyro, która w ORE jest odpowiedzialna za całą masę spraw związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest pani dyrektor Ewa Dudek, która nadzoruje realizację tego projektu. No, wybaczcie Państwo, wszystkich nie będę witał. Spotkanie ma charakter roboczy, więc dobrze, żebyśmy ten czas wykorzystali jak najbardziej tutaj efektywnie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest dla nas bardzo ważne spotkanie i ten aspekt projektu e-podręcznik jest dla nas szalenie ważny. Nie tylko dlatego, że takie mamy zadanie, ale mamy to zadanie dlatego, że sami uznaliśmy, że jest rzeczą konieczną, niezbędną i potrzebną, żeby ten zakrojony na szeroką skalę i bardzo nowatorski projekt był projektem kompletnym. A projekt kompletny to oznacza taki, w którym wszelkie specyficzne potrzeby konsumentów czy użytkowników tego produktu, wszystkich grup będą w miarę potrzeb zaspokojone i stąd też tutaj to nasze spotkanie. Więc witam Państwa bardzo serdecznie i teraz chciałbym przekazać głos panu Krzysztofowi Wojewodzicowi, który jest liderem tego projektu, który jest głównie odpowiedzialny za, razem z naszymi partnerami, którymi są instytucje, wyższe uczelnie z Wrocławia, Poznania i Łodzi oraz Centrum Komputerowe z Wrocławia i Łodzi oraz Centrum Komputerowe z Poznania. I zaczniemy chyba od prezentacji, tak? No i później mam nadzieję, że spotkanie się potoczy w trybie też wymiany myśli i wymiany tutaj potrzeb, doświadczeń. Proszę bardzo, pan Krzysztof Wojewodzic, szef projektu. Bardzo proszę.